Droga pani Janino, pod tymi drzwiami, które tak wiele razy w naszym wspólnym studiowaniu z Władkiem otwierały się i zamykały, pod tym instytutem, gdzie Władek studiował, później pracował pana profesora Kotuli, spotykamy się w tym bardzo bolesnym dla pani, dla Jacka dniu, który jest i zawsze pozostanie dniem smutku i pytania takiego zwykłego, ludzkiego, dlaczego się tak stało, dlaczego nasi przyjaciele, pani syn, Jacka żona, nasza przyjaciółka, przyjaciel odeszli w takim momencie życia, kiedy mogli tyle jeszcze zdziałać dla Polski, dla Wrocławia, tyle pewnie planów mieli rodzinnych, swoich społecznych, politycznych, ale to pytanie pozostanie już na zawsze, przynajmniej w tej naszej doczesności, bez odpowiedzi. Pozostanie również ten ślad, gdzie pani, panie Janino i ty, Jacku, przeżywacie to w sposób osobisty, taki, który nam trudno jest zrozumieć, czy właściwie nie powinniśmy go nawet pojmować w taki ludzki sposób. Pozostaje taki nowy obraz, kiedy widzę panią Janinę, która siedzi na małym stołeczku przy grobie Władka w Warszawie. Grobie, na którym jest wyryte okno z widokiem na ulubione przez Władka góry. Pozostaje to pytanie i właściwie w tym duchu takiego naszego ludzkiego pytania, dlaczego, pozostaje z państwem i z myślami o Władku, o tym, że był fantastycznym przyjacielem, dobrym Polakiem i z tym jego zawołaniem dla Polski warto pracować. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. A światłość biegły i stajemy. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. A światłość biegły i stajemy. Niech spoczywają w pokoju. Módlmy się za wszystkie ofiary tragedii smoleńskiej na czele z prezydentem Rzeczypospolitej Lechem Kaczyńskim, aby cieszyli się życiem wiecznym. Ciebie prosimy. Módlmy się za ich rodziny, o siłę i moc dla nich, o ukojenie ich serc. Ciebie prosimy. Módlmy się za świętej pamięci Aleksandrę Natalii Świat i Władysława Stasiaka, aby dobry Bóg przyjął ich do swego królestwa. Ciebie prosimy. Módlmy się za ofiary zbrodniczego komunizmu, za pomordowanych w Katyniu, Miednoje, Charkowie, aby cieszyli się życiem wiecznym. Ciebie prosimy. Widząc liczne przejawy słabości naszego państwa, objawiające się kryzysem w oświacie, służbie zdrowia, w gospodarce, w braku kompetencji, w trosce o najsłabszych, w zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom i państwu oraz praw do wolności obywatelskich, módlmy się o światło Ducha Świętego dla sprawujących władzę, aby cechowała ją odpowiedzialność, uczciwość,
patriotyzm i zakorzenienie w narodzie i jego historii. Ciebie prosimy. Polska starzeje się i wymiera. Módlmy się, by rząd nie traktował dzieci i rodzinę jako koszt państwa, ale za jego podstawowe wartości. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby w naszej ojczyźnie krzyż i kościół nie były postrzegane jako przeszkody, ale znaki naszej narodowej tożsamości. Ciebie prosimy. Módlmy się o przebaczenie i nawrócenie dla tych, którzy świadomie czy nieświadomie osłabiali i osłabiają nasze państwo, doprowadzając do kryzysów i tragedii. Ciebie prosimy. Módlmy się za nieprzyjaciół Kościoła i Polski. Ciebie prosimy. Módlmy się za Kościół, by był, jak dotąd w historii, z narodem, umacniając i utrwalając go w nadziei. Ciebie prosimy. Módlmy się o przezwyciężanie w Europie i Polsce kryzysu wartości. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą ojczyznę i za naszych rodaków, byśmy z Bożym błogosławieństwem dramat krzyża, który dzisiaj przeżywamy, w drugą rocznicę smoleńską umieli przemienić w zmartwychwstanie moralne i mądrość polityczną na chwałę Boga i ku pożytkowi Polski, Europy i świata. Ciebie prosimy. Módlmy się o błogosławione owoce pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI do Meksyku i na Kubę. Ciebie prosimy. Obowiązek, to walczymy o prawdę. Już 30 lat. Donaldowi dziękujemy! Zdrową Polskę zbudujemy! Żeby popierać Prawo, Sprawiedliwość i w ogóle za prawdą jestem, żeby ten Smoleńsk w końcu zaczęli się wyjaśniać cokolwiek, a nie ukrywają. Wiadomo, że sprawa jest podejrzana. Jeżeli się ukrywa jakieś fakty, jeżeli czyste ręce mieliby, to by wszystko powiedzieli, prawda? No i po to jestem tutaj, żeby zaprotestować przeciwko temu. I zamanifestować jedność, że Polska jest katolicka. Polak jest zawsze katolikiem, zawsze był prawdziwy Polak, prawdziwym katolikiem. Nie ma innej opcji. Jeżeli nam jakaś platforma coś wciska, to nie ma takiej możliwości, żeby to był prawdziwy Polak, patriota. Myślę, że nie podoba mi się to po prostu, w jaki sposób sprawa smoleńska jest wyjaśniana przez rząd, prokuraturę i jak ta sprawa od początku jest prowadzona. W związku z tym zdecydowałem się w końcu w jakiś sposób uczestniczyć w proteście przeciwko temu, jak po prostu ta sprawa się toczy. Panie prezydencie Lechu Kaczyński, jakże ciebie brak, tu w Rzeczpospolitej, gdzie zwykli ludzie pracy są pozostawieni sami sobie, gdzie zawsze mogliśmy liczyć na twoją pomoc, gdzie z uwagą i z troską wsłuchiwałeś się w głos zwykłych ludzi pracy. Jakże dzisiaj brakuje nam ciebie. Dla rodzin, dla
tych rodzin, które są nieutulone w żalu, składam mój głęboki ukłon współczucia. Bracia rodacy, spotkaliśmy się tutaj w drugą rocznicę katastrofy smoleńskiej, aby w zadumie przywołać pamięć o tych naszych rodakach, którzy w służbie Rzeczpospolitej w drodze do Katynia dla uhonorowania zamordowanych tam polskich oficerów sami oddali życie. To wielka nasza narodowa tragedia, ale też przesłanie dla nas Polaków, że prawdy i polskiego ducha narodu nie można zniszczyć. Pamiętamy o naszej tożsamości i godności. Pamiętamy i pamiętać zawsze będziemy o nich. Jesteśmy tu dla nich i z nimi łączymy się we wspólnym apelu. Nagromadziło się tak wiele kłamstw na przestrzeni tych dwóch lat, że dzisiaj nie sposób nie mieć wątpliwości. Kłamano od samego początku, od pierwszego dnia, od pierwszej minuty po katastrofie. Mówiono nam, okłamywano nas, że samolot czterokrotnie próbował podejść do lądowania. Mówiono nam, że piloci polskiego samolotu Tupolewa nie znali języka rosyjskiego, że byli niedoświadczeni, że miał na nich wpływ generał Błasik, który był pijany, który siedział na fotelu drugiego pilota, że byli wszyscy pod wpływem świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który wymusił na nich to lądowanie. Mówiono, że lotnisko było doskonale przygotowane do przyjęcia polskiej delegacji. Mówiono nam, mówiła to dzisiejsza marszałek Sejmu, że miejsce katastrofy zostało przetrząśnięte, przekopane na metr w głąb. Mówiono nam, że polscy specjaliści uczestniczyli w sekcji zwłok. Mówiono nam, że nagrania z czarnych skrzynek są wiarygodne i autentyczne. Mówiono nam, że wrak polskiego samolotu już niedługo będzie w Polsce. Setki kłamstw, drodzy Państwo. Ci wszyscy, którzy dzisiaj mają wątpliwości, że byliśmy okłamywani, powinni spojrzeć, powinni przymknąć oczy i spojrzeć w przeszłość, zobaczyć, jak przez te ostatnie dwa lata okłamywano polskie społeczeństwo. Nie dziwcie się, drodzy Państwo, ci wszyscy, którzy mają dzisiaj wątpliwości, że jesteśmy tutaj dzisiaj po to, aby wykrzyczeć nasze niezadowolenie. Nie damy się dalej oszukiwać, nie damy się okłamywać, bo straciliśmy w tej katastrofie naszych przyjaciół i naszych bliskich. Straciliśmy 96 wspaniałych Polaków, w tym pierwszego i chyba jedynego po wojnie prezydenta, który naprawdę rozumiał i urzeczywistniał to, co nazywamy interesem naszego państwa, interesem narodowym naszego państwa. Straciliśmy, drodzy Państwo, prezydenta, który miał odwagę walczyć o to, co najważniejsze dla naszego państwa. O jego suwerenność, o jego niezależność, w tym również gospodarczą, ekonomiczną, energetyczną. O jego odpowiednią, jak na tej wielkości naród w sercu Europy, rangę na arenie międzynarodowej. Był to prezydent, który naprawdę uwierał bardzo wielu możnych tego świata. Nie dziwmy się, że domagamy się prawdy o tym, w jaki sposób i w jakich okolicznościach zginął. Szanowni Państwo, mądrzy ludzie zadają pytania. Mądrzy ludzie szukają odpowiedzi. Nie zrażają się tym, że często na te pytania nieprędko przychodzi odpowiedź. Tylko głupcy zadowalają się tym, co jest im wmawiane, wpajane, bezkrytycznie, bezrefleksyjnie. Ale głupców u nas bardzo wielu. Drodzy Państwo, to oni właśnie mówią, zarządźmy dzień bez Smoleńska. Precz ze Smoleńskiem. Niektórzy posuwają się nawet do tego, że piszą, zwłaszcza w internecie, żygam Smoleński. Drodzy Państwo, tym wszystkim chcę dzisiaj powiedzieć. Zróbcie sobie dzień bez głupoty, bo niedługo was całkowicie pożre. Panie prezydencie, świętej pamięci prezydencie Lechu Kaczyński, myślę, że każdego miesiąca
każdego roku, kiedy będziemy obchodzili kolejną rocznicę tej katastrofy. My, ludzie, którzy chcemy realizować i kontynuować wyznaczoną przez Ciebie politykę, i tę wewnętrzną, i tę międzynarodową, będziemy się spotykać. Będziemy żądać prawdy, będziemy wspominać Twoje osiągnięcia, tak samo jak osiągnięcia wszystkich 95 osób towarzyszących Tobie w tej tragicznej podróży. Będziemy to robili wbrew temu, czego oczekuje od nas salon, media, poprawność polityczna, klakierzy tego rządu. Obiecuję. Wzywam Was, parlamentarzystów Rzeczpospolitej, wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Putrę, wicemarszałka Sejmu Jerzego Szmajdzińskiego, wicemarszałek Senatu Krystynę Bochenek, Leszka Deptułę, Grzegorza Dolniaka, Grażynę Gęsicką, Przemysława Gosiewskiego, Izabelę Jarugę Nowacką, Sebastiana Karpiniuka, Aleksandrę Natalii Świat, Arkadiusza Rybickiego, Jolantę Szymanek-Deresz, Zbigniewa Wassermana, Wiesława Wodę, Edwarda Wojtasa, Janinę Felińską, Stanisława Zająca. Stańcie na apelu! Cześć ich pamięci! Ta rocznica jest dla mnie szczególnie bolesna. Ale ona jest bolesna podwójnie. Po pierwsze z przyczyn osobistych, których tłumaczyć tutaj przecież nie trzeba. Ale po drugie dlatego, że mimo upływu 2 lat ta katastrofa i przebieg przyczyny pozostają nierozwiązane, pozostają tajemnicą, zagadką. A w moim sercu tkwią takie 2 ciernie. Jeden ten osobisty, drugi powiedziałbym obywatelski. I myślę, że te 2 lata, które minęły, to był czas dla nas, dla Polski, dla mnie w pewnym sensie stracony. Bo wydarzyło się dużo. 2 lata minęły. Ileż to zmian w życiu każdego z nas zaszło. W moim również. Ale jednocześnie ta rzecz podstawowa się nie zmieniła. Nadal nie wiem, jak umierali, jak ginęli nasi bliscy. Jakie były ich ostatnie chwile. Czy cierpieli? I nie wiem, kiedy na te pytania doczekamy się odpowiedzi. W zamian za to przez te 2 lata wysłuchiwaliśmy kłamstwa, matactwa, wykręty. Było też wiele obelg, opluwania, wyszydzania tych szlachetnych ludzi i obrażania nas, naruszania naszej godności, tych, którzy ucierpieli może najbardziej. Czemu tak się stało? Otóż dziś, patrząc z perspektywy, nie mam wątpliwości, że nasz kraj w istocie przeżył 2 katastrofy smoleńskie. Pierwsza miała miejsce 10 kwietnia. Wiemy o niej wszyscy. Ale była i 2. katastrofa. Chyba 3 dni później. Kiedy nasze władze, nasz rząd zdezerterował, oddał sprawę śledztwa, oddał całą inicjatywę Rosjanom. Postąpił wbrew interesowi narodowemu, wbrew interesowi państwowemu, wbrew zdrowemu rozsądkowi także.
Ta druga katastrofa z punktu widzenia nas wszystkich, nas Polaków, obywateli. Hańba, 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 hańba. Ta druga katastrofa jest jeszcze gorsza, bo tak naprawdę jest katastrofą całego państwa. Ona wpisuje się w ten scenariusz marnowania polskiego wysiłku, polskiej infrastruktury, pozbywania się służby zdrowia, psucia systemu emerytalnego, czy wreszcie kataklizmu, jaki dotyka polską szkołę. Polską szkołę, czyli polską pamięć, polską świadomość. To się układa w jeden spójny scenariusz. I ja, o ile mógłbym wybaczyć tym, którzy spowodowali śmierć naszych bliskich tam w Smoleńsku, o tyle ta druga katastrofa nie może być wybaczona nigdy. Nie. Rząd pod sąd! Rząd pod sąd! Rząd pod sąd! Rząd pod sąd! Czekałem 2 lata na to, by dowiedzieć się czegoś o przyczynach i przebiegu katastrofy smoleńskiej. Czekałem 2 lata na to, że nasze państwo pod wpływem tamtego szoku, tamtej traumy będzie państwem lepszym, bardziej ludzkim. Zawiodłem się. I dzisiaj mówię, moja cierpliwość się skończyła. Nie wiem, czy państwa cierpliwość także się skończyła. To jest widomy znak, a przecież to już druga w ciągu 10 dni taka manifestacja we Wrocławiu, rzecz niebywała. To znak, że Polskę czekają wielkie zmiany na lepsze. Wzywam was, ministrów rządu, Władysława Stasiaka, Aleksandra Szczygłę, Pawła Wypycha, Mariusza Handzika, Andrzeja Kremera, Stanisława Komorowskiego, Tomasza Mertę. Stańcie na apelu! Cześć i pamięci! Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że jako rodak z Wrocławia mogę tego wieczoru stanąć tutaj. Chcę powiedzieć 3 skromne słowa. Pierwsza jest dobra wiadomość. Szlachetnym i bliskim naszej polskiej i rzymskokatolickiej kulturze sposobem ocalania pamięci o zmarłych, a ten sposób to jest modlitwa. Na krakowskim przedmieściu w Warszawie, tam gdzie miałem przywilej niezasłużony przez rok czasu do sierpnia ubiegłego roku każdego wieczoru towarzyszyć tym osobom tam gromadzącym się, Polacy w dalszym ciągu każdego wieczoru, chcę to podkreślić, każdego wieczoru o godzinie 21 przychodzą przed Pałac Prezydencki, stawiają tam duży krzyż, zapalają znicze i modlą się przez godzinę, łącząc się z apelem jasnogórskim, wspominając wszystkich, którzy polegli pod Smoleńskiem, ich rodziny, Polskę i Kościół. Ta piękna inicjatywa modlitewna jako owoc tragicznego wydarzenia sprzed 2 lat
zasługuje na to, aby ją podkreślić, wypowiedzieć i nagłośnić. Warszawa trwa na codziennej modlitwie za ofiary katastrofy smoleńskiej. Jeśli Państwo pozwolą, krótko jedna refleksja. Dzisiaj się czasem używa takiego sformułowania Polska otwarta dla wszystkich, dla każdego. Polska równouprawnienia. Rodzą się jednak poważne pytania. Czy chcemy takiej Polski, takiej otwartości i takiego równouprawnienia, które w prawach zrównywałoby dobro i zło, kłamstwo i prawdę, wierność i zdradę? Czy chcemy takiej Polski, takiej otwartości i takiego równouprawnienia? Proszę Państwa, to jest myśl zaczerpnięta z Ewangelii i od jednego prostego księdza katolickiego z polskiej bogobojnej rodziny. To był ksiądz chodzący tylko w czarnej sutannie. Prosty katolicki polski ksiądz. Zło dobrem zwyciężaj. Niezależnie od trudności, warunków, niepokojów, dobro możemy czynić zawsze dobrą myślą, dobrym słowem, dobrym czynem, dobrym organizowaniem się w dobrych celach. Te perspektywy Pan Bóg codziennie przed nami otwiera. Wchodzimy. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, niech nam pobłogosławi. Dziękuję za udostępnienie mikrofonu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was i wasze rodziny błogosławi i broni od wszelkiego zła Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Regiony to żołnierska buta, regiony to pożarny zlos. Na sos.